nam się zaprezentować o nich Farmtrack 6050 TT. Silnik w tym ciągniku jest to 3-cylindrowy Ford o mocy 46 koni i pojemności 2760 cm sześciennych. Przedni most w tym ciągniku jest marki Carraro. Pomimo, że ciągnik ma przedni napęd, jest bardzo skrętny, co za chwilę zobaczymy. Wewnętrzny promień skrętu wynosi 155 cm. Z prawej strony ciągnika znajduje się pompa paliwa, odstojnik paliwa oraz filtr paliwa, bagnet z miarką do mierzenia poziomu oleju w silniku. Z przodu znajdziemy akumulator, wyłącznik masy oraz filtr powietrza. Za filtrem powietrza znajdziemy chłodnicę oraz zbiorniczek wyrównaczy płynu chłodzącego. Z lewej strony znajdziemy alternator, pompę hydrauliczną, filtr oleju silnikowego, rozrusznik oraz filtr oleju hydraulicznego. W tym miejscu znajduje się zbiornik paliwa, który ma pojemność 60 litrów. W ciągniku znajduje się jedna para wyjść hydraulicznych, gniazdor elektryczny oraz dolny zaszyb roboczy. Udźwig podnośnika w tym ciągniku wynosi 1500 kg. Sprzęgło w tym ciągniku jest suche, z niezależnym kontrolowaniem sprzęgła WOM. Z prawej strony znajduje się dźwignia od załączania blokady, mechanizmu różnicowego oraz pedał gazu. Na desce rozdzielczej znajdziemy wskaźnik ciśnienia oleju w silniku, wskaźnik naładowania akumulatora, wskaźnik temperatury płynu chłodzącego oraz wskaźnik poziomu paliwa w zbiorniku. Na środku panelu jest obrotomierz oraz prędkościomierz. Pod obrotomierzem znajduje się cyfrowy wyświetlacz ukazujący nam ilość przepracowanych motogodzin w ciągniku. Pod kierownicą znajdziemy gaz ręczny, stacyjkę, klakson, włącznik świateł oraz gniazdo zapalnicze. Włącznik światła ostrzegawczego. Skrzynia w tym ciągniku oferuje nam 8 przełożeń do przodu, 8 do tyłu. Z lewej strony najbliższa dźwignia jest reduktor żółw zając. Oddalona jest rewers przód-tył. Z prawej strony znajduje się dźwignia od biegów. Do siebie i na dół mamy jedynkę, do góry dwójkę, trójkę, czwórkę. Z prawej strony operatora jest dźwignia od podnośnika oraz dźwignia do regulacji siłowej oraz hamulec ręczny i dźwignię od hydrauliki zewnętrznej. Z lewej strony operatora znajduje się dźwignia do załączania przedniego napędu, dźwignia załączania wałka, dźwignia od zakresów prędkości wałka oraz dźwignia do sprzęgła wałka. Na kabinie tego ciągnika znajdziemy światła robocze zarówno z przodu jak i z tyłu oraz światło ostrzegawcze. Zbiornik płynu spryskiwaczy, tylnia szyba z wycieraczką uchylana oraz przednia również uchylana i z wycieraczką. W kabinie na podsuwicie znajdziemy nagrzewnicę, przycisk do włączania nagrzewnicy oraz regulacja powietrza ciepłe zimne, gniazdo bezpieczników kabiny, panel sterowania, wycieraczka z tyłu, wycieraczka z przodu, przyciskamy raz, włącza się wycieraczka, dociskamy, uruchamia się spryskiwacz. Włącznik światła ostrzegawczego i włącznik przednich tylnych halogenów oraz miejsce na radio.